ostatni dzień Marsji na wyspie, ostatni dzień, ostatnie godziny na Kauai. No i rzuca przekleństwo, które działa od wczoraj. Co za wiedźma. Wczoraj nie udało się zrobić Blue Hole. Jestem tym kompletnie załamany, ale pewnie będę próbował. Natomiast dzisiaj o 7 rano, czy nieszczęście zaczęło się w ogóle gdzieś tam w środku nocy, bo napieprzało tak, że myślałem, że nam chałupę rozwali. Burza była centralnie nad nami. No i jest 7 rano, mieliśmy jechać na kajaki i kajaki odpłynęły. I tyle powiem. Nawet na przepięknych Hawajach może być niestety szaro, buro i ponuro. Pierwszą część dnia musimy spisać niestety na straty. Pokręcimy się trochę po okolicy, ale nie wiem, co z tego wyjdzie. Jesteśmy tak naprawdę bardzo uzależnieni od pogody, bo w tym momencie nie da się nawet wyjść w zasadzie z auta. Jest tyle dobrego, że pani nie wie, co zamówić. A jest, poszło. Wróciliśmy do miejsca, w którym właśnie wczoraj przejeżdżaliśmy. Ten mostek był, jak zapewne widzieliście, przejezdny. Woda, która wczoraj była czyściutka i bardzo niziutka, dziś właśnie wygląda tak. Tak jak wspominałem, no da się tu przejechać, dziś nie miały problemu. Natomiast wcale mnie nie kusi jechać dzisiaj znowu na drugą stronę. Spróbuję po weekendzie dotrzeć do samego końca, a potem już z buta do Blue Hole. Po prostu nie mogę się pogodzić z tym, że no nie zdobyliśmy właśnie tego szlaku, nie doszliśmy do końca. Musieliśmy zawrócić, więc ponowię próbę na pewno. Niezłe bagno dzisiaj. Właśnie tutaj mieliśmy płynąć kajaczkami, ale Marcy stwierdziła, że już wystarczy atrakcji na Kauai i woli na lotnisko. No dziś taka pogoda, że trzeba ratować się sporą ilością cukru, a później pewnie alkoholu. Belgijskie wafle, oczywiście food truck. No i mi się wydaje, że ten wafel czy gofer szybko zniknie. Jest bardzo dobry. Tak naprawdę nie wiem, czy ta część vloga będzie opublikowana, bo kręcimy się trochę bez sensu. Po prostu musimy być na lotnisku około godziny pierwszej, więc no ciężko jest coś zobaczyć sensownego. Ale znaleźliśmy się w jednym z tych miejsc, gdzie były kręcone również sceny do Jurassic Park. I takich miejsc na całej wyspie jest kilka. I nie tylko z Parku Jurajskiego jest znane Kauai. Również były kręcone tutaj sceny na przykład do Piratów z Karaibów czy też King Konga. Jedziemy właśnie na lotnisko, ale to wcale nie oznacza, że to jest koniec z Hawajami. Niektórzy zatęsknili właśnie za Chicago, jadą do domu, lecą, przepraszam, lecą, tak się spieszy, że lecą, a nie jadą, a inni zostają się bawić, zwiedzać dalej. Odwiedziliśmy już tą miejscóweczkę. Miasteczko nazywa się Waimea. Byliśmy dokładnie w tamtym miejscu, a tym razem wracamy pod statuę pierwszego Europejczyka, który dotarł na Hawaje. W roku 1778 w styczniu brytyjski podróżnik, odkrywca, żeglarz
czyli James Cook, właśnie tutaj postawił pierwsze kroki niedaleko rzeki Waimea. I na cześć jego jest właśnie ten oto posąg z tyłu. Ja jadę w kierunku Polihale. Powinno być naprawdę ładnie. No i dojechaliśmy do Polihale. W tej części wyspy jeszcze nie miałem okazji być, więc zaczynamy. Jest to park stanowy i żeby wjechać, jest od razu informacja, że potrzebny jest do tego auto, które posiada napęd na 4 buty. 5 mil, tyle potrzeba, żeby przejechać właśnie do plaży. Następne dwie noce spędzam tutaj. Sądząc po tym, co widzę tutaj na tym moście, to naprawdę tutaj troszeczkę wody nalało podczas tej powodzi, znaczy podczas powodzi, podczas tych opadów. Generalnie przejazd tych 5 mil niecałych zajął mi 40 minut. Z 5-minutowym stopem na jakieś tam foteczki przy wjeździe do parku. Nie da się jechać więcej niż 6-8 mil na godzinę. Sami widzieliście, jaka jest trasa. Natomiast można przyznać dobrą nagrodę Darwina dla jakiegoś urzędasa, który jeszcze tutaj po tych dziurach wymyślił progi zwalniające. Nie wiem, co powiedzieć. Brakuje mi słów czasem, naprawdę. Jeszcze wziął za to kasę. To jest prawa Murphy'ego, to wysiadają przy czymś takim. Nie wiem. Wyobrażacie to sobie? Widzieliście, jak tu się jedzie. Progi zwalniające są co jakiś czas. Jeszcze jest znak nawet, że są progi zwalniające. Także kosmos. Długa na 17 mil plaża, nie kończy się w zasadzie z żadnej strony, taki widok w lewo. Widok w prawo. Jak zapewne pamiętacie, tam byliśmy, na Pali Coast z drugiej strony. Właśnie ten obszar Kauai jest nieprzejezdny, ale warto go zobaczyć. Najpiękniejsze chyba miejsce na całej wyspie. Idziemy coś zjeść. Kolacja w takim miejscu, co by cokolwiek nie było. Będzie naprawdę super.
zachód słońca, Polihale, park stanowy. Nie do wiary na przykład, że takie miejsca jak to albo inne parki stanowe właśnie na Hawajach, właśnie na Kauai są tylko i wyłącznie parkami stanowymi, a nie narodowymi. Dzień dobry. Park stanowy w Polihale. Jest godzina mniej więcej 7, ale koguty pieją już tak naprawdę chyba od 2 godzin. Ja nie wiem, czy one tu w ogóle idą spać. Słychać je wszędzie i zawsze. A po tej stronie wyspy jeszcze dość tak ciemnawo, chociaż już świta, bo znajdujemy się na zachodzie, całkowicie na zachodzie. Dokładnie z drugiej strony, czyli przed moimi oczami, a z drugiej strony obiektywu jest jeszcze księżyc w pełnej okazałości. Także zaraz wam pokażę. No i oczywiście to co najładniejsze, czyli chociaż nie wiem, bo widok z tyłu może być ładniejszy niż ocean. Zaraz się przekonamy. No naprawdę fajna sprawa budzić się właśnie w takich warunkach. Pusto, tak naprawdę pusto. Tam jakiś jeden namiot. Wiem, że tam za mną też śpią ludzie, ale park jest tak ogromny, bo plaża ciągnie się przez 17 mil. Nie wszędzie można rozbijać kempingi, ale jest tak długa i park jest tak duży, że po prostu nawet jak są ludzie, to ich w zasadzie nie widać. A w tle właśnie następny piękny widok. Dzień dobry. Tak można spędzać niedzielę. Dziś zapowiada się naprawdę świetna pogoda, więc trochę poczyluję. Kurde z tymi komarami, masakra. A mimo, że mnie nie gryzą, to jest właśnie najdziwniejsze. Mnie nie lubią, nie, nawet komary mnie nie lubią. Ale są, jest ich masa. Dobra, jeepek zaparkowany w takim miejscu, bo wydaje mi się, że to miejsce jest przepiękne, żeby dzisiaj rozłożyć namiot. Tam słońce powoli wychodzi, a ja już myślę o tym, jak spędzić noc. Tu już pierwsze promienie słoneczne na plażę przez te góry. No będzie za niedługo chyba. Widać full słoneczko, a miejscówę na później zająłem taką. Chyba robi robotę. Przypomnę, żeby tu dojechać, przydałoby się wypożyczyć auto z niekomercyjnej wypożyczalni, ponieważ te komercyjne zabraniają jeżdżenia off-road. Nocleg tutaj $35. Można przyjechać na cały dzień od 5:30 rano do 7:45 wieczór. Nie trzeba żadnego pozwolenia, można po prostu przyjechać na plażę i delektować się właśnie takimi widokami. Wybierając się tutaj, czyli na Kauai, nawet w zimie, chyba nie zwracajcie uwagi na prognozy pogody. To jest istna ruletka, co może tutaj być, bo będzie wam na przykład prognoza pogody mówiła, że cały dzień leje jak z cebra, po czym okaże się, że cały dzień jest mega słoneczny i na odwrót. Trzeba wziąć pod uwagę to, że lecicie do jednego z najbardziej deszczowych miejsc na świecie. Jest tak, że w centralnym miejscu wyspy prawdopodobnie będzie padać cały czas, czyli Blue Hole. Na 10 dni 9 pada albo leje, a 10 dzień trochę kropi. A za mną to wygląda właśnie tak. Przekonajcie mnie, że ta plaża jest gorsza od tych na Florydzie albo w Miami.
Widok jest taki. Nie ma hoteli, nie ma resortów, nie ma żadnych mieszkań i tak dalej, budowli. To jest dzicz. Nie da się ukryć, że piękne są Hawaje. Chyba. Nie da się mierzyć jedną miarą wszystkich stanów. Bo chciałem już powiedzieć, że to jest najpiękniejszy stan. Nie wiem. Ciężko mierzyć właśnie wszystkie te stany. Piękniejsze stany, jak na przykład Alaska, Colorado, Kalifornia. Oczywiście mówię poza miastami. Nie wiem, Arizona, Floryda, Utah, Waszyngton, Oregon. Jest naprawdę cała lista stanów, które są ładne, piękne i zależy, co kto lubi. Ale na pewno Hawaje są jednym z najpiękniejszych stanów i to na 100%. Tak naprawdę Hawaje to jest jedyny z 50 amerykańskich stanów, który nie leży w Ameryce Północnej. Jedyny, który leży w całości na wyspach. Jedyny, do którego nie da się dojechać samochodem. A także jedyny, który leży w tropikach. Takie są Hawaje. Piękne, jedyne, niepowtarzalne. $35 za noc. Można przywieźć namiot, rozłożyć. Wypożyczyć na przykład kampera. Można tutaj też spać w kamperze. Polecam wszystkim i mam nadzieję, że odwiedzicie Kauai.